Here we go. Świetną okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych mieli uczniowie kierunku technik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, którzy wtorek, 22 listopada, spędzili na wycieczce zawodowej w Warszawie. Zwiedzenie Centrum Pieniądze NBP imienia Sławomira Skrzypka to podróż wehikułem czasu po kluczowych miejscach związanych z tematyką pieniądze. Oprócz poznania jego historii oraz zgłębienia skomplikowanych procesów ekonomicznych, uczniowie obejrzeli perełki wystawy. Największe zainteresowania wzbudziły lidyjska hemihekta, czyli pierwsza i jedna z najmniejszych monet świata oraz okolicznościowe i kolekcjonerskie okazy mennicy polskiej, jak na przykład moneta w formie jaja Fabergé, uznana za najpiękniejszą monetę świata, czy ekskluzywne złote i srebrne numizmaty. Duże wrażenie zrobiła ponad 12-kilogramowa sztabka złota o wartości 3 milionów złotych, którą każdy mógł dotknąć oraz podnieść. Uczniom spodobała się także złota animacja, dzięki której w krótkim czasie, w interaktywny sposób, mogliśmy zgromadzić fortunę i usypać górę złotych monet. Bardzo cenne informacje uzyskaliśmy w Laboratorium Autentyczności, które odkryło przed nami tajniki zabezpieczeń stosowane w polskich banknotach oraz niezawodne sposoby odróżnienia tych legalnych od fałszywych. Wiele ciekawych wrażeń dostarczyła nam także wizyta w Muzeum Neonów, gdzie poznaliśmy historię, technologię produkcji oraz znaczenie tej formy reklamy. Podziwialiśmy różnorodność kolekcji, która składała się z setek neonów i innych instalacji reklamowych, nierzadko zaprojektowanych przez wybitnych artystów i grafików, będących też twórcami znanej na świecie tzw. Polskiej Szkoły Plakatów. Dzięki wizycie w muzeum uczniowie mieli unikalną możliwość przyjrzenia się neonom z bliska oraz poznali historię tej formy reklamy w Polsce i na świecie. To był udany dzień dla uczestników wycieczki. Już planujemy następną.